Już tak? Jakie wrażenia statystycznie? Bo jak widzisz, słabiutko spod kosza. I skuteczność do poprawy. Tak, skuteczność do poprawy. Musimy więcej piłek pod kosz dopchnąć i musimy poprawić obronę, bo mieli dużo łatwych pozycji też pod koszem i na obwodzie. Sobie mówiliśmy, że musimy wyjść na nich od początku, tak na całym kryć, do gardy im się rzucić, no ale sobie pykali jak chcieli w pierwszej połowie. W drugiej połowie się to zmieniło i to widać też po wynikach kwart, że no mieli dużo strat i w ogóle. No i także musimy tak zagrać jutro od początku, jak dzisiaj w drugiej połowie. I doszliście w końcu na dwa punkty, gdzie wydawało się, że właśnie to jest ten czas, przełamiecie i Sokół pęknie. Niestety tak się nie stało, czego zabrakło. Tam dosłownie to było ile? 4 minuty czy 3,5 minuty przed końcem? Było na takich parę sytuacji, chyba ze 3, że dochodziliśmy na 2-3 punkty i później jakaś tam zamułka pod koszem, oni oddawali rzut. Ktoś przypadkiem zbierał piłkę i akurat pod koszem i rzucał. I odskakiwali na 5 kolejnych punktów. Także musimy to poprawić, czyli do końca koncentracja. Nie podpalać się, jak już jest 3 wynik, czyliśmy dla nich, nie podpalać się. Tylko no, konsekwentnie bronić do końca i liczyć na zbiórkę i kontratak. Ale twarda gra, tak jak w lutym też była twarda gra, tylko że po niej tam przegraliście i to dość wysoko. Dzisiaj była twarda gra i wydawało się, że da się coś z tego wyszarpać. Były tam przewinienia niesportowe i tak dalej i to wyglądało już tak, że, no, że to już, wyglądało, że to już jest półfinał i każda drużyna wie, o co walczy. To są playoffy, tu już nie ma odpuszczania. Trzeba nogę włożyć wszędzie, rękę, głowę, wszystko włożyć, aby tylko piłkę przechwycić albo przychodzić w życie. Także to już są playoffy, tu już nie ma co kalkulować, co dbać o zdrowie. Win or go home, jak to mówią. A dużo krycia, znaczy problemy mieli się też trochę z kryciem koszuty, albo za daleko odpuszczaliście i chyba wydawało mi się, że były takie momenty, kiedy trener Bakun zmienił Parzycha z tobą pod względem właśnie krycia tego zawodnika. To znaczy plan był taki, że no, a to się wrzucacie na internet? Słucham, tak, to dzisiaj... Nie będę wam nie zdradzał, bo to też, ale plan był taki, że ja z Parzychem mamy kryć mocno pewną osobę i po prostu, a Jerzy jest takim zawodnikiem, że on po prostu wysoko skacze i jak otrzyma piłkę blisko kosza i ma te 3 metry zapasu od obrońcy, po prostu bierze piłkę, skacze w górę i już go tam coś może posmyrać po brzuszku. Szczególnie, że dzisiaj ponosi imieniny Jerzego, były jakieś tam wręczane nagrody przed meczem. A jutro nie masz imienin, bo jutro może ty byś był najlepszym zawodnikiem spotkania. Mogę być najlepszym, abyśmy już tu wyrwali jeden i wracamy do Warszawy. W drugim półfinale pewnie słyszałeś wynik, Krosno nie odpuszcza. Nie słyszałem. Krosno wygrało wysoko, cały mecz prowadziło i nie widać, że konsekwentnie na razie jadło swoje i chyba dopiero się zatrzymają na Legii w finale. Dobrze, gratuluję im. My jutro walczymy z Łańcutem o wygranie tutaj, bo można wygrać, można. Jak już 3 punkty oni mieli przewagi, jak już tą przewagę stracili, to widziałem w ich oczach lekki strach. No ale myślę, że przy pierwsza kwarta przesądziła też, że mieli plus 13, poczuli się swobodnie. Już te rzuty nie były tak, że im ręka drżała, tylko po prostu no, czuli, że są w gazie. Też mieli skuteczność chyba dość niezłą. 50% z gry. 3% i 42% za 3, no to naprawdę jest dobra skuteczność. Ograniczyliśmy im zbiórkę w ataku, to jest plus dla nas. Mieli dużo strat. No, mecz meczowy nierówny, może to tak te nie będą. To jeszcze tak wybiegając, słyszeliście wypowiedź trenera Barana z Krosna odnośnie tego, że to wszystko, że cała tam niby reforma ligi i tak dalej jest robiona pod Legię? Nie chcę mówić, co tam uważa, to jest trener, każdy ma swoje zdanie, a jest, i to chyba każdy wie, że jest przepis taki w Ekstraklasie, że jak jest ktoś drugi rok z rzędu na ostatnim miejscu, czy przy ostatnim, to spada z ligi. Także nie wiem, co tam ten Baran sobie... No, ale generalnie nas interesuje wygranie tej ligi, a nie awans do finału. Oczywiście, my nie chcemy awansować jako ci drudzy, bo tam dwie drużyny spadają, tylko chcemy wygrać tę ligę i będziemy robić wszystko, żeby to zrobić. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.